Cześć, witam Was serdecznie gorąco na kanale BoardGames TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś mam dla Was recenzję gry Kokopelli, czyli jednej z nowszych gier Stefana Felda, wydaną właśnie w Polsce przez wydawnictwo Piatnik. Gra, czy wcielają się w osoby, które będą brały udział w ceremonii i będą starały się świętować właśnie Boga Kokopelli. Więc zobaczcie, jak wygląda ta karcianka od Stefana Felda i za chwilę wrócimy i powiem Wam troszeczkę więcej, czy ta gra jest fajna, czy Stefan Feld spisał się, jeżeli chodzi o grę karcianą. Zapraszam. Dobrze, witam Was przy stole. Czas pokrótce, postaram się pokrótce Wam omówić zasady gry Kokopelli. Jak widzicie, mamy tutaj rozłożoną grę na trzech graczy. Grę możemy grać od 2 do 4 i należy tak układać plansze wiosek, te takie długie planszetki, tak aby stykały się bokami nasze planszetki. Dlaczego? Za chwilę Wam powiem, bo będzie to nam bardzo przydatne podczas rozgrywki. No i dobra, każdy z graczy wybrał swój kolor, umieścił planszetkę. Następnie teraz losowo wybieramy 10 ceremonii, takich płytek ceremonii, które umieszczamy na środku stołu. Te płytki ceremonii będą nam informowały, jakich kart w grze będziemy używali. Czyli teraz każdy z graczy ze swojej talii wybiera po 3 karty z tej każdej ceremonii. Następnie tasowuje jeszcze karty jokerów, czyli takie karty Kokopelli, i tasuje je i umieszcza na środku swojej wioski. Na każdym takim żetonie ceremonii umieszczamy żeton z 3 punktami, pozostałe żetony umieszczamy w pobliżu, jak również żetony zakończenia gry też trzymamy w pobliżu wszystkich graczy. Gracz, który będzie graczem rozpoczynającym, otrzyma znacznik pierwszego gracza i na koniec gracze dobierają 5 kart na rękę i możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka jest bardzo prosta, bo gracz będzie w swojej kolejce wykonywał 2 akcje spośród 5 możliwych. Te 2 akcje mogą się również powtarzać, czyli gracz może wykonać w swojej kolejce 2 takie same akcje. Jakie to są akcje? Może na początku, zanim powiem, jakie są akcje, powiem Wam, jak wygląda strefa gry gracza. Strefa gry gracza to jest jego wioska, czyli 4 te pola, które tutaj widzicie, plus 2 pola z każdego z sąsiadów, czyli 2 pola tego niebieskiego gracza i 2 pola czerwonego, czyli to jest strefa gry żółtego gracza. No i dobrze, jak wyglądają akcje? Pierwszą jaką możliwą akcją gracz może zrobić jest to dobranie kart. Po prostu dobieramy wierzchnią kartę z talii i tyle. Należy też zwrócić uwagę, że na koniec swojego ruchu gracz nie może mieć więcej niż 5 kart na ręku, więc wtedy musi odrzucić dowolne karty pod spód swojej talii. Kolejną możliwą akcją jest to rozpoczęcie ceremonii. I tutaj uważajcie, bo ceremonię możemy tylko i wyłącznie rozpoczynać w swojej wiosce, pomimo że strefa gry jest większa. Czyli w swojej wiosce, czy na 4 polach możemy rozpocząć swoją ceremonię. I gracz, rozpoczynając taką ceremonię, zagrywa kartę na swoją tutaj wioskę. Od tej chwili, kiedy leży ta karta, ona staje się aktywna. I mamy przeróżne, że tak powiem, akcje kart, które leżą na naszej wiosce. Niektóre przynoszą nam dodatkowe punkty za zakończenie ceremonii, niektóre dają nam możliwość dobrania kolejnej karty przy dociąganiu karty, niektóre akcje pozwalają nam dokładać nowe karty, niektóre karty powodują, że nasze ceremonie można zamykać wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tych akcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie będę Wam teraz każdej szczegółowo omawiał. No i dobrze, kiedy zaczęliśmy ceremonię, ona sobie tutaj teraz ta karta leży i jest aktywna, na nas działa. Kolejną możliwością, jaką gracz może wykonać kolejną akcję, jest to zagranie karty. I tutaj gracz może zagrywać zarówno karty do swojej wioski, jak i do wioski sąsiada na te 2 sąsiednie pola. I aby zagrać kartę, musi zagrać taką samą kartę, jak karta ceremonii, która się już tu znajduje, czy w tym wypadku musiałby zagrać kartę żółwia, czyli taką kartę, czyli rozszerza tą ceremonię. Oczywiście gracz mógłby zagrać kartę do sąsiada. Jeżeli sąsiad miałby taką kartę, mógłby dzięki zagraniu karty zagrać kartę do sąsiada. To jest takie zwane przedłużanie ceremonii. Może się zdarzyć, że gracz zakończy ceremonię. Aby zakończyć ceremonię, ceremonia musi się składać z 4 kart. Jeżeli dokładamy 4 kartę, ta ceremonia się kończy, czyli gracz, u którego została skończona ceremonia, zbiera wszystkie karty. Gracz, który zakończył ceremonię, czyli nieważne, czy to jest na naszej wiosce, czy u kogoś, tylko gracz właśnie aktywny zakończył daną ceremonię, to jeżeli jeszcze na
środku stołu leży na płytce ceremonii, danej ceremonii, która została zakończona, żeton z trzema punktami zabiera taki żeton, czyli przypuśćmy, żółty gracz zakończyłby graczowi niebieskiemu tą ceremonię, zabiera taki żeton, gracz niebieski odkłada karty na stos kart odrzuconych, a na ten żeton umieszczamy żeton końca gry. Jak widzicie, tutaj mamy odpowiednią liczbę żetonów. Jeżeli wszystkie żetony zostaną wyłożone, wtedy gra się skończy. Niektóre karty, które leżą u gracza na wiosce, mogą spowodować, że ceremonie mogą zamknąć się nie po czterech, a po trzech kartach. Jeżeli ceremonia została zamknięta u innego gracza na wiosce, to w nagrodę ten gracz otrzyma jeszcze jeden punkt, czyli w tym wypadku niebieski dostałby jeden punkt. Jokery to są takie właśnie karty kokopeli. One mogą być zagrane jako dowolna karta ceremonii, niemniej jednak taką kartą nie można rozpoczynać ceremonii, czyli taka karta może zastąpić na przykład taką kartę żółwia. Kolejną możliwą akcją jest to przerwanie ceremonii, czyli jeżeli gracz stwierdzi, że chciałby zakończyć taką ceremonię jeszcze przed samym zakończeniem, może zabrać wszystkie karty i odrzucić je na stos kart odrzuconych. No i ostatnią możliwością jest to odrzucenie wszystkich kart z ręki i dobranie tyle samo na rękę, ile gracz odrzucił. Karty odrzucamy zawsze pod spód swojej talii. Warto też nadmienić, że gracze, kiedy grają i w swojej kolejce pozbędą się wszystkich kart, w nagrodę otrzymają jeden punkt i dodatkowo będą mogli dobrać trzy karty i nie jest to akcja. I kiedy gracz wykona swoje czynności, kolej przychodzi na kolejnego gracza zgodnie z wskazówkami zegara i on wykonuje dwie akcje. Kiedy gra się kończy? Gra się kończy w momencie, kiedy wszystkie żetony końca gry zostaną wyłożone na płytki tutaj ceremonii. Wtedy gra się kończy, ewentualnie gdy któryś z graczy zużyje swoją całą talię, czyli nie będzie miał żadnej karty w swojej talii, wtedy następuje koniec gry. I jak wygląda podsumowanie? Gracze będą otrzymywali jeszcze punkty za aktywne ceremonie na swojej wiosce, czyli za każdą taką rozpoczętą ceremonię gracz otrzyma jeszcze jeden punkt. No i gracze będą otrzymywali punkty za jak najmniejszą ilość kart, które w talii posiadają. Gracz, który posiada najmniej tych kart, otrzyma 5 punktów. Gracz z drugą ilością najmniejszą kart swojej talii otrzyma 3 punkty. Kolejni gracze nie otrzymają żadnych punktów. Gracze będą sumowali punkty z gry i po sumowaniu wygrywa gracz, który tych punktów ma najwięcej. Ok, moi drodzy, cóż mogę powiedzieć o grze Kokopeli? Przede wszystkim jest to Feld, więc ja jestem ogromnym fanem Felda, więc to co feldowskie bardzo chętnie wezmę w ręce i zagram i sprawdzę, bo większość gier się nie zawodzę. I chciałem kolejną grę sprawdzić. Jest to gra karciana o świętowaniu, jest to gra wesoła, rodzinna. Trzeba było spróbować. No i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o tą grę karcianę, to jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę tutaj Feld się spisał. Gra się w tą grę naprawdę świetnie. Gra daje Ci mnóstwo możliwości kombinowania. Możesz fajnie rozbudowywać swoją wioskę. Możesz też iść do innego gracza zagrywać karty. A czasami gracz Cię zachęca do tego, zagraj do mnie tą kartę. Skończył mnie tą ceremonię, bo ja dodatkowo z tego też będę miał jakieś profity. Dodatkowo mamy 16 tych płytek ceremonii, z czego używamy 10, czyli tworzymy talię za każdym razem do rozgrywki, tworzymy inną talię z innymi bogami, z innymi kartami, co powoduje, że możemy za każdym razem ćwiczyć różne kombinacje ułożenia kart i zależności między nimi, więc to powoduje, że gra się szybko nie znudzi i jest bardzo regrywalna. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, o skalowanie graczy, o skalowanie gry, czyli w 2-3-4 osoby, to powiem Wam, że nie ma tutaj jakichś większych zarzutów, jeżeli chodzi o rozgrywki w każdym wariancie. Jeżeli gramy w 2 osoby, używamy troszeczkę więcej pól u przeciwnika, ale zostało to fajnie rozwiązane, że mamy jeszcze jedno takie środkowe pole własne i naprawdę bardzo dobrze to hula w każdym wariancie gry. Czas gry też nie jest jakiś bardzo długi, bo tu mamy na pudełku 45 minut i myślę, że w takim czasie się zmieścimy, bo naprawdę
Akcje wykonywane są bardzo szybko. Te tury naprawdę przechodzą błyskawicznie i to jest wielki, ogromny plus tej gry. Jest to bardzo fajna, dynamiczna gra, w której naprawdę możemy nieźle pokombinować, jak to Feld daje nam naprawdę możliwość zdobywania punktów na różne, przeróżne sposoby. No, wykonanie też tutaj jest bardzo, bardzo ładne. Nie mogę się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o jakość wykonania, bo tu jest oczywiście Queen Games, więc Queen Games słynie z tego, że to jakościowo tutaj jest tip-top. Jest kolorowo, przyjemnie, kiedy to rozłożymy na stole, biją do nas te kolory, widać, że to jest jakieś celebrowanie, robienie ceremonii, jest naprawdę świetnie. Ale jeden duży, mały mankament, jak to kto nazwie, jest w polskim wydaniu. Kupując grę na polskim rynku, widząc, że to jest polskie wydanie, z tyłu w pudełku jest napisane wszystko pięknie po polsku. Nie jest to żadna naklejka. Ale otwierając pudełko, otwierając karty, otrzymujemy karty po angielsku. I to jest wielki tak jakby zawód mój, jeżeli chodzi o polskie wydanie. Bardzo czekałem, kiedy się dowiedziałem, że będzie właśnie parę miesięcy temu, że będzie polskie wydanie. Wiedziałem, żeby coś wstrzymać od kupowania angielskiej wersji. Bo wiedziałem, że tam są napisy i mówię, będzie fajnie mieć po polsku. Jednak się przeliczyłem i to jest wielki, ogromny minus. A ogólnie gra też nie kosztuje jakoś mało, bo w granicach 200 zł widziałem ostatnio w sklepie którymś. Więc płacąc 200 zł za grę, chcemy dostać ją w pełni spolszczoną. No nie oszukujmy się. To jest troszeczkę taki policzek dla nas graczy. Niemniej jednak, no ja sobie z tym poradziłem. Nakleiłem kartki na takie samo przylepne, włożyłem w koszulki, jakoś to wygląda, jest przyjemniej, czytelniej. No oczywiście są te symbole, można się tych symboli nauczyć, ale fajnie, jeżeli tekst leży, to bardziej zrozumiale, nie musimy wertować tej kartki, więc no to jest taki największy zarzut dla tej gry, dla tego polskiego wydania raczej, nie za samej gry. Bo ogólnie gra jest naprawdę fantastyczna, nam się ogromnie gra podoba, jest dynamiczna, mnóstwo kombinowania, mnóstwo możliwości, bardzo szybko, więc nic tylko Wam mogę polecić. Więc tutaj Feld mnie w tym razem nie zawiódł, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ja Wam serdecznie polecam zagrać w tę grę, bo naprawdę jest warta uwagi. Także dzięki Wam serdeczne za obejrzenie do końca. Zapraszam Was również do subskrybowania kanału. Dajcie lajka, dajcie komentarz pod filmem. No i oczywiście też zapraszam Was do sklepu planszownia.com.pl, gdzie możecie kupić gry z rabatem 2%, wpisując właśnie ten oto kod. Także na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.